Cześć, z tej strony Neutral a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokażę Wam, jakie sety w mojej opinii najbardziej ze sobą współgrają, jakie są najładniejsze w tej gierce, jakie najbardziej pasują do danej klasy postaci. Ktoś już dawno, dawno temu podsunął mi pomysł na taki odcinek na streamku. Na początku stwierdziłem, że będzie to dość nudne, no ale teraz w ramach takiej ciekawostki mogę w sumie coś takiego nagrać. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie, zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać, oczywiście, komentarze, które sety według Was są najładniejsze, jakie itemki Wam się najbardziej podobają, jakie ze sobą najlepiej współgrają i tak dalej, i tak dalej. Chętnie sobie poczytam. Jeżeli o mnie chodzi, no to ja jestem najbardziej fanem tutaj tego ostatniego setu z Tornada, z tego Tornada 500. Tam musimy mieć bodajże 350 level, no i właśnie Tornado 500 pokonane, i wtedy zaczynają nam lecieć. Itemki z tego miejsca, dokładnie w klaserze. Czyli tutaj mamy tą brońkę niebieską. Dalej mamy na przykład tą tarczę. Dokładnie tą. Potem mamy tą klatę. No i ogólnie ja jestem najbardziej fanem właśnie tych itemów. Tak samo dla wojownika, dla tam zwiadowcy, dla magusia. One mi się najbardziej podobają i według mnie są takie, no najładniejsze. Najładniej to wygląda, jak mamy je wszystkie razem na postaci. Oczywiście ja też jestem taką osobą, która bardzo zwraca uwagę na wygląd. Dla mnie tutaj itemki muszą pasować i do mojego awatara, który mam na danej, na danej klasie postaci i tam do złotej ramki, czy taką posiadam, czy nie posiadam, więc no ja zwracam uwagę na takie rzeczy, dla mnie to musi być ładne, nie każdy ma takiego fioła na tym punkcie, żeby tu nie powiedzieć brzydziej na odcinku, więc po prostu no zależy, zależy jak to wygląda, natomiast tutaj pokażę Wam screeny, które ogólnie mi się najbardziej podobają, w sensie sety na screenach i tam nie zwracam uwagi właśnie na to, jaki mam awatar i tak dalej, tylko po prostu jest to tak ogólnie, co według mnie najlepiej się ze sobą komponuje, no i dobrze myślę, że możemy do tego przejść no i przede wszystkim mamy tutaj pierwszego Barda, jak widzicie Bard posługuje się itemkami właśnie zwiadowcy, no i bra ma tutaj broń Magusia, nie będę tu pokazywał Druida, bo z Druidem jest dokładnie ten sam case, dlatego, że Druid też ma broń Magusia, no i posługuje się itemkami zwiadowcy, więc wyglądałby tak samo no ale takie połączenie jest według mnie najładniejsze ewentualnie ten pierścionek, bo ten pierścionek jest taki trochę duży, bardzo rzuca się w oczy w porównaniu do innych itemków, więc tu by można coś pomyśleć, coś innego zmienić, no ale tak czy inaczej oczywiście brońka dla maga z Tornada 500+, no i tutaj itemki właśnie zwiadowcy z Tornada 500+, no i moim zdaniem się to naprawdę fajnie ze sobą komponuje, co prawda nie pasuje do niebieskiego awatara za bardzo, no ale tak czy inaczej ten set mi się zdecydowanie najbardziej podoba. No i to jest oczywiście moja opinia. Szczerze mówiąc powiem Wam, że jak wychodził pierwszy legendarny loch, jak była ta zapowiedź legendarnych itemków, no to myślałem, że one będą takie wiecie, potężnie wyglądające, wniosą jakiś powiew świeżości do tych itemów w gierce i tak dalej. No ale szczerze mówiąc są tam co niektóre fajne itemy, które wykorzystuję w tych setach, no ale jednak nie współkrają jakoś bardzo ze sobą, nie są jakieś takie giga ładne. No i w dalszym ciągu pozostałem głównie właśnie przy tych itemkach z Tornada 500+. Dobrze, lecimy dalej, teraz mamy berserka. No i berserk klasycznie. Itemki z Tornada 500 Tutaj oprócz brońki, Ja w ogóle, jeżeli chodzi o bronię wojownika i w ogóle chyba bronię w gierce. No to ta, którą mam na tym berserku, mi się najbardziej podoba. Jest świetna. Ona nie pasuje. To nie jest broń. To jest chyba broń z Kibla, jak się nie mylę. To nie jest broń z Tornada 500 Plus. No ale w miarę kolorystycznie się tutaj zgrywa z resztą. No i po prostu bardzo, bardzo mi się podoba. Ja jestem fanem osobiście tej broni. No i oczywiście wiadomo, te trinkety i tak dalej. Też z gabinetu magii z tego Tornada 500, chyba, jak się nie mylę, żeby po prostu to wszystko ładnie ze sobą wyglądało, no i żeby było to jako tako sensowne no i po prostu zgrywające się, ten secik akurat bardzo ładnie pasuje do tego awatara niebieskiego, no ale ogólnie tak jak mówię, nawet jakbym nie miał tego awatara, to bym coś takiego raczej ustawiał, lecimy dalej teraz mamy łowcę demonów, no i z łowcą demonów jest wiadomo, tutaj mamy też tą pasywkę, w ogóle ja na to też zwracam uwagę, żeby oczywiście ta pasywka, no jako tako kolorystycznie, czyli ta fiolka po prostu pasowała do tych itemków no i tu tak samo, mamy itemy wojownika mamy broń zwiadowcy, no i te te itemki głównie z Tornada 500. Do tego brońka ta wydaje mi się, że w miarę pasuje do tego setu. No i tak po prostu to wygląda. Lecimy dalej. Teraz mamy Magusia. No i z Magusiem jest dość ciężko. W sensie, jak widzicie, głównie tutaj właśnie ten secik z Tornada 500. No ale ostatnio zobaczyłem, że ktoś się posługuje taką bronią, jaką mam w tym momencie ustawioną. Do tego w prawym dolnym rogu, jako ten trinket, chyba ja tak na to mówię, mamy ten taki kamyczek. Powiedzmy, jak to się w ogóle nazywa, bo ja go w dalszym ciągu mam. To jest iście imponujący kamień, ok? No i coś takiego upatrzyłem, podpatrzyłem u jednej osoby, u jednego gracza, i powiem szczerze, że dość mocno mi się spodobało. Fajnie to wygląda. Teraz na tym awatarze starym, no to tak średnio, ale jak widzicie, jak mamy ten niebieski awatar, no to ten secik prezentuje się całkiem dobrze. Oczywiście można by tutaj pomyśleć o zmianie wyglądu. Na tą brońkę, na tą złotą tutaj również z Tornada 500, no ale to już wedle uznania, powiedzmy, że takie szczegóły, jakieś tam pojedyncze itemki można sobie dopasowywać wedle własnych upodobań, no ale mówię, taki ogólny zarys, jakie są moje ulubione sety, najładniejsze według mnie, staram się Wam właśnie na tych screenach pokazywać. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy Paladyna, i to jest set, który mi się naprawdę bardzo mocno podoba, zwłaszcza z tym niebieskim awatarem. Zwłaszcza jak teraz ten Fireball jest, no innego koloru po prostu, już nie jest taki złoty jak kiedyś. Razem z tą bronią, właśnie Wojownika, która również mi się bardzo mocno podoba. Strasznie ładnie wygląda to zestawienie, to połączenie tych kolorów jeszcze ze złotą ramką. Chyba jeden z moich ulubionych setów w ogóle dla jakiejkolwiek klasy postaci. Bardzo ładnie, bardzo tutaj, no po prostu zgrywa się wszystko ze sobą. Ja jestem osobiście fanem, bardzo mi się to podoba, tak jak mówiłem. No, i co mogę więcej dodać? Chyba jeden z moich ulubionych, tak jak wspomniałem, setów. Niestety, no wiadomo, nie da się tego ustawić na każdej postaci. No, bo jednak Paladin się tutaj posługuje bronią wojownika. Ma te itemki Magusia. No, ale świetnie się to ze sobą zgrywa, jeszcze z tą pasywką. Więc chyba mój ulubiony zestaw itemków, tak szczerze mówiąc. No, ale oczywiście wszystkie tutaj mniej lub bardziej mi się podobają. Lecimy dalej. Teraz mamy wojownika. Standardowo, mamy wszystkie w sumie itemy z, tej, z tego tornada. 500, więc no tutaj to nie jest jakieś duże zaskoczenie. Tak więc, co mogę dodać? Nie pasują one za bardzo do tego awatara, na którym ja robiłem screen, czyli po prostu do tego mojego orka w tej złotej zbroi. Tutaj lepiej by się zgrywały właśnie jakieś złote itemki, ale wojownik w ogóle, wojownik moim zdaniem, ma najładniejsze itemy w ogóle w grze. Wszystkie te itemki, jakie tutaj mamy u wojownika, czy to właśnie z tego Tornada 500, czy jakieś wcześniejsze, ta zbrojka jest bardzo ładna. Ta tak samo. Dużo ma właśnie tych złotych itemów więc ogólnie wojownik moim zdaniem ma najładniejsze itemy w tej gierce, najbardziej mi się podobają i tak już było od dawien dawna, jak ja zaczynałem grać w shakesa to również itemy wojownika mi się właśnie najbardziej podobały, także no ogólnie ten secik coś takiego bym ustawiał, może tutaj ewentualnie tą niebieską broń zamiast tej, chociaż ta mi się bardzo podoba może bym tam dorzucił tą właśnie tornada 500 no ale to by musiało pasować do awatara ten set do tego awatara co wy widzicie na screenie za bardzo nie pasuje więc tak to po prostu wygląda no i dobrze na koniec mamy zabójcę no i zabójca tu jeszcze ze starym awatarem coś takiego wymyśliłem tutaj mamy oczywiście te itemki z tornada 500 mamy bronie walentynkowe co ciekawe więc tutaj takie troszeczkę pomieszanie pomieszane jak widzicie po prawej stronie itemki z gabinetu magii to są głównie i temki właśnie z legendarnych lochów, czyli te legendarnej temy. No i taki secigu zabójcy mi się osobiście bardzo, bardzo podoba, ogólnie dlatego, że zobaczcie teraz Tutaj jak sobie wejdziemy na przykład na mojego obecnego zabójcę, może wam to wyłączę. No to możecie zobaczyć, że teraz u mnie to wygląda tak. No i właśnie to, co wam wspomniałem. Ja tutaj muszę mieć itemki pasujące do swojego awatara głównie, więc pod tym kątem na to patrzę. No i ten set uważam do tego awatara Venoma i po prostu no jak to wszystko ze sobą współgra, pasuje naprawdę idealnie. Tak samo te dwie bronie, które też mi się najbardziej podobają. Wygląda to cudownie. Wygląda to cudownie razem z tym awatarem. Tak jak Chyba taki zwykły set, tak jak powiedziałem, Paladyna mi się najbardziej podoba. Tak tutaj jakaś kombinacja złota ramka plus awatar, plus jeszcze wygląd itemków. No to chyba to obecnie moim zdaniem jest to 1. I najbardziej, no tak trafia do moich gustów, chyba mogę tak powiedzieć. Trafia w moje gusta bardziej. No, więc ładnie to wygląda, no ale tak jak Wam wspomniałem... Jakbym miał wybierać tak ogólnie, to chyba poszedłbym w coś takiego, co widzicie właśnie w tym momencie na screenie. No i tyle, tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie klasy postaci. Nie ma tutaj zwiadowcy, dlatego że ja nie mam żadnego zwiadowcy, żeby wam tam ustawić mój ulubiony set. Natomiast u zwiadowcy wyglądałoby to tak: pewnie bardzo podobnie jak tutaj u tego zabójcy, no bo to są jednak wiadomo. Itemki te same zwiadowcy. Prawa strona chyba też taka sama. Ewentualnie broń, którą bym wybrał, no to tutaj bym się musiał do dokładniej zastanowić, ale jak sobie wejdziemy na naszego łowcę demonów, chciałem tutaj kliknąć, no to chyba do tego co ma zabójca w tym momencie to co widzicie teraz, dołożyłbym tutaj brońkę jakąś złotą pewnie wydaje mi się, że no chyba ten łuczek, chyba ten łuczek złoty by był taki w miarę okej, okay, chociaż ta, którą mam tu ustawioną na tym łowcy demonów też wygląda niczego sobie, no ale chyba do tego takiego bardziej złotego seta no taki powiedzmy kontrastowo złoty, no to bym dorzucił właśnie tą brońkę tutaj i te żeby to ładnie wyglądało, gdybym grał z wiadowcą. No i co, tyle z mojej strony. Także taki krótki odcinek, żeby Wam po prostu pokazać, jakie sety mniej więcej są moimi ulubionymi, jakie itemki najbardziej lubię, jak to wszystko lubię ze sobą, no tak, zgrywać po prostu kolorystycznie, żeby to pasowało. No i oczywiście wypiszcie w komentarzach, jakie Wy najbardziej lubicie sety. Możecie jakieś, chociaż nie wiem, czy w komentarzach przejdą linki, ale możecie jakieś linki do Waszych ulubionych, właśnie setów czy itemków ogólnie podsyłać. Chętnie sobie, Poczytam. Tyle z mojej strony. Krótki odcinek. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Subskrybujcie z dzwonem, zostawiajcie kciuka w górę. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i tak jak mówię, piszcie o Waszych ulubionych setach i temkach. No i co? Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.